No to mamy pierwsze efekty moich wideorelacji i pierwsze cynki i pomysły wyczajone ze złomu w kartuzach. 30 zł sztuka. W internecie w jakiejś grupie chodzą po 40-60 zł. No i mam też tu fotel od autobusu. Ten wziąłem tak trochę z głupoty, zobaczę co z tego wyjdzie. Czekam teraz jeszcze na stolarza, bo trzeba wymierzyć bar, zbudować. Bar będzie dokładnie taki sam, jak w takich samych wymiarów, jak mamy w pizzerii. Rozkład półek również będzie taki sam. Jedynie od czoła, od pleców będzie wyglądał inaczej. Od czoła chcę zrobić z szalunków. Bardzo mi się to zawsze podobało. Chcę zrobić taki sam bar, jak mamy w pizzerii, w sensie wymiary dokładnie takie same. A teraz chodzi mi o to, czy szalunek będzie można pod to dostosować, czy muszę zmodyfikować te wymiary z lekka, żeby pasowały. Od czoła ma być ten szalunek i z tej strony, z boku ma być szalunek. O to chodzi, są, dlatego ci te wymiary jakby wysłałem. Została wygładzona ściana śmigiem. Zabrakło nam materiału, więc będzie to jeszcze poprawiane. Akurat trafiło na weekend, gdzie już nie kupię tego. Cały czas dalej nie wiem co z posadzką, bo się okazuje, że jednak to co miałem na deptaku, to samo poziom, wylewka taka. No i na ten metraż okazuje się jednak dosyć droga. Więc jeszcze nie podejmuję decyzji co dalej. Znaczy te panele to na pewno znikną stąd, bo mega mi się nie podobają. Potem zobaczymy co dalej, w którym kierunku pójdziemy. Tu muszę poczekać na kolegę Benka, który mi pomagał wcześniej na deptaku przy remoncie, który zresztą tą wylewkę tam wkładł. Zobaczymy się w poniedziałek z nim, więc łatwiej będzie podjąć decyzję co dalej. Zmierzając teraz do piwnicy, już mam częściowo odświeżone. Coś tu nie styka. Tu już ściany mam odświeżone. Jeszcze jedna warstwa pewnie przyjdzie. No i podłoga dojdzie. Tu niestety czeka mnie skubanie, bo przy malowaniu zaczął tynk odpadać, więc trzeba będzie tutaj poskubać, nałożyć jeszcze raz, odświeżyć wszystko i pomalować. Tam będę potrzebował 4 gniazdka z prądem do lodówek i zamrażarek. Droga fajna, bo blisko. Okazało się, że w to miejsce, czyli toalety socjalnej, pasuje moja zabudowa z deptaku. Brakuje około 10 cm, ale jako, że jest drewniana, to nie problemem będzie uzupełnienie tam, dopracowanie tego, żeby to tu pasowało. Do tego dojdzie niższy obniżany sufit, sporo obniżony. No i na ściany również tam tutaj taki samo linoleum.
które zostało mi na deptaku, a będzie już nieużywane po tym, jak się stamtąd wyprowadzimy. Acetony wszystkie czekają na ostatnią warstwę. Będę je malować dopiero na sam koniec, jak już skończą się brudne prace. Dzisiaj mają tutaj wpaść elektrycy. O, i w piwnicy też. Piwnicę już mam właściwie gotową. Prawie gotową. Też pozostałe linoleum położone, przyklejone. Teraz czekać, aż tu dojdzie prąd. Już można pierwsze rzeczy do magazynku znosić. Zostało jedynie poprawić tutaj te ściany, przemalować i gotowe. Dziś chcę zamówić pas przedni, lampy, kierunkowskazy do malucha Fiat 126P. To jest sklep, który kiedyś był gdzie indziej, ale sklep z częściami samochodowymi, na których zawsze od ręki mieli części do tych naszych starych samochodów. Zobaczymy, czy się coś zmieniło. Wpadło też parę gadżetów. Dostałem cynk ze złomu w kartuzach, iż mają dla mnie materiał pod hokery. Tego zrobimy hokery. No i kupiłem też pas przedni z malucha. Nowe reflektory, kierunki. Teraz pozostaje mi poszukać zderzaka chromowanego bądź stalowego, który spolerujemy do gołej blachy i też pokryjemy jakimś lakierem bezbarwnym bądź żywicą. Teraz biorę to do piaskowania i malowania proszkowego. To tyle na dziś. Więc tak, lampy potrzebuję zamontować tu w tym pomieszczeniu. Podobnie taka sama lampa tam na dole w piwnicy czeka do zamontowania. Tam w piwnicy potrzebowałbym ze 4 gniazdka pod lodówki. Gniazdo siłowe do zmywarki w tej części. Tu będę potrzebował prąd, żeby podłączyć wentylator, plus jakieś gniazdko też tu może być na wszelki wypadek. Tu będę potrzebować 4 gniazdka do takich maszyn do gofrów. Tu będę potrzebować na tej części gniazdo siłowe do rozdzielni, jaką mam. Tak samo tu gniazdo siłowe do drugiej rozdzielni, jaką mam. Tutaj są gniazdka, znaczy tu jest jedno gniazdko, a chciałbym, żeby tutaj były dwa podwójne. Tutaj gniazdko do jednej lodówki, do drugiej lodówki, w sumie może być po środku podwójne.
Tutaj tak samo gniazdko do lodówki jednej. Tu jak będę miał rozdzielnie, to lodówkę będę mógł sobie do niej podłączyć. Tu będzie wymieniona lampa na jarzeniówki, ale nie te kasetonowe, tylko muszę kupić takie z osłoną na tłuszcz. Te gniazdka, jeżeli działają, to mogą tutaj zostać. Te gniazdka, jeżeli działają, też mogą zostać. Wyprowadzę sobie wtedy z nich prąd do baru, który będzie tu stać. Tamten prąd, który jest w tej tablicy, też ma zostać. Ale jeżeli dałoby radę wyciągnąć jeszcze tu na tę ścianę gniazdko, to też bym poprosił. Podobnie sytuacja może być tutaj na tej ścianie, jeżeli da radę, to potrzebuje tu gniazdko. To gniazdko może zostać. Tu ma wisieć telewizor i z tego co widziałem są jakieś przewody tam, więc też na tej ścianie bym potrzebował jakieś gniazdko w tym miejscu, co telewizor to przykryje, bo będę chciał tu podłączyć PlayStation. I niżej też, bo tu będzie taki bar z tego Ursusa zrobiony i tu ma być podłączone PlayStation, w którym sobie tu też chyba router czy coś podłączył. Tak, tutaj są dwa gniazdka za hotelem, w których nie ma prądu i dobrze byłoby, gdyby był. Tu za tymi płytami też jest gniazdko, nie ma chyba prądu. No i teraz na suficie porządek z kablami do zrobienia. Docelowo będą tutaj, będzie tutaj 5 kasetonów LED-owych. Przez środek będą szły 1, 2, 3, 4. Piąty tu w okolicach baru. A tu będę chciał powiesić lampę, która jest tutaj na parapecie. Może iść osobnym włącznikiem, właściwie można by ją włączać. Tutaj też na pewno jakaś lampa zawiśnie. Też mogłoby być osobnym włącznikiem. To chyba na razie tyle. Płytki skute w większej połowie. Elektrycy już kładą prąd. A, jest porządek na suficie. Kablowanie zniknęło. Wszystko trzeba było robić od początku. No i tyle tu się będzie działo przez najbliższe kilka dni. Elektryka, 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 elektryka. Wstępny częściowy szlif. Podłogę tu zostawimy.
Może to się będzie teraz dla Was wydawać dziwne, ale jak to wszystko zostanie wykończone, to powinno spoko wyglądać.